Cześć, tu Kasper Zalcman, Grill Bastards. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, grillujemy w terenie z Michałem z Ostro Pojechani. Michał, powiedz mi, jak to wygląda, jak jeździsz w terenie, nie wiem, kwestia żywienia. Czy wszyscy, tak jak ja, zabierają ze sobą grilla Monolita, czy nie wiem, jest to jakieś ognisko? Co po takim długim dniu zazwyczaj się dzieje? Czy wiesz co, ja bym bardzo chciał, żeby to było standardem na wszystkich wyprawach, na wszystkich rajdach. Zazwyczaj no, mamy szczęście, jeżeli ktoś rozstawi kawałek jakiegoś namiotu i kawałek stolika i coś na tym bardziej skomplikowanego niż kanapka z masłem przyrządzi. No, standardem wieczornym oczywiście jest ognisko z kiełbasą i to jest właściwie wszystko. No, wiesz, jeżeli o mnie chodzi, no to jest to w ogóle cały off-road, nazwijmy to. Jest dla mnie pretekstem do właśnie zrobienia czegoś po prostu gdzieś w lesie, poza miastem. Także mam nadzieję, że Ci się spodoba, co dzisiaj tutaj przyrządzimy. I polecimy sobie jakiegoś steka, nie wiem, z sosem chimichurri na przykład. Lubisz na ostro, co, Michał? Oczywiście, no tylko i wyłącznie. Specjalnie dla Ciebie będzie taki ostrzejszy sos chimichurri. Zobaczymy, czy Ci podejdzie. Ja nie wiem, czy jest w ogóle jakiś przepis na sos chimichurri. Tak naprawdę musimy tylko posiekać wszystko, co jest zielone. Argentyńczycy tam czasem nawet jakieś warzywa do tego wrzucają. Mieszają to z oliwą i z czymś kwaśnym. Zazwyczaj jest to ocet i to jest dodatek do mięsa, który jest moim zdaniem mega sztosem. Oczywiście mięso, taki stek fajnie by było, jakby był w temperaturze pokojowej, ale dzisiaj mamy co mamy, więc trzeba się tym nacieszyć. Jest w naszej temperaturze pokojowej. Czyli tak plus 5 stopni? Tak, tak. Monolit, widzisz, jak Ci się ten grill podoba, powiedz? No super, wygląda rewelacyjnie. Fajny, fajny. Dostałem od Food Loversów dzisiaj na testy. Myślę, że się fajnie sprawdzi, zwłaszcza do steka. Maleństwo można sobie wrzucić do samochodu i bez problemu śmignąć z nim gdzie chcesz. Tak, solenie steka jak zwykle rozwiewam wątpliwości. Jeżeli nie zostawię tego steka na dłuższy czas, to mogę go posolić, a my go w tym momencie wrzucamy na Monolita. Patrz, 250, no i spoko. Grzeje się. Monolit ma fajną rzecz bardzo. On jest malutki, więc tutaj trzeba jakoś operować strefami temperatur. W tym momencie ta temperatura jest bezpośrednia, grill jest bardzo mocno nagrzany. A żeby go potem trochę zbić tą temperaturę, to użyjemy tego urządzenia. Taki deflektor, on odetnie dopływ wysokiej temperatury, także z grilla na grilla jest ok. Dźwięk, który każdy lubi. No, to opowiadaj, ile czasu już w tym offroadzie, ile się w to bawisz? O, już będzie prawie 10 lat. No, to ładnie. No, pierwszy samochód utopiłem dokładnie w 2 dni po kupieniu go. Aha. Pamiętam, wyciągaliśmy się no, kilka ładnych godzin. Aha. No ale to była fajna nauka od razu. Nie wjeżdżać tam, gdzie nie jesteś pewien, że skąd wyjedziesz, szczególnie jak jedziesz sam. A, okej. No i co? No i tak jak z grillowaniem, no offroad to jest po prostu zbieranie doświadczenia. No, cieszenie się tym. Ja jestem trochę leszczem, jeżeli chodzi o offroad, także doskonale o tym wiesz, ale no, też lubię gdzieś tam się po lesie przejechać. To tak samo jak grillowanie. Offroad ma coś takiego, że raczej się to robi z innymi ludźmi, nie? Że samemu to jest, kurde, trochę... Znaczy można samemu i też jest to fajne, wtedy jest więcej adrenaliny na pewno. Natomiast jest to bardzo takie towarzyskie zajęcie. Im jest fajniejsza grupa, tym jest to przyjemniejsze. No cóż, no, a co do Twojego jeżdżenia, no dojechaliśmy tutaj. Po roztopach i po wczorajszym deszczu teren wcale nie jest taki łatwy, jakby się wydawało. No także no uważam, tak, że jesteśmy bardzo fajnie przygotowani. Słuchaj, bo my tu gadu, ja miałem to chimichurri zrobić, zupełnie o tym zapomniałem. Tak, stek, słuchaj, z jednej strony, o, to lubię w dobrych grillach węglowych, piękne spieczenie już w tym momencie. Także to już będzie szybka akcja, ja szybko to chimichurri muszę zrobić, przerzucam go na drugą stronę. I tak, jak już powiedziałem, chimichurri to jest bardzo prosta rzecz. Po prostu wszystko, co masz zielone w lodówce, wrzucasz na deskę i wszystko to po prostu siekamy trochę niedbale, że tak powiem, ale dosyć drobno. Ja słyszałem opinię, że wszystkie te sosy południowoamerykańskie, jakie by one nie były, to przepisów jest dokładnie tyle, ile ludzi, którzy to przygotowują. Dokładnie. Zioła posiekane, dosyć dużo oliwy. Można tutaj też dodać czosnek, można posiekać paprykę ostrą, zwykłą, słodką, co chcecie tak naprawdę. Ocet, dosyć konkretnie. To ma być kwaśne. A, i miało być ostro. A, moment, poczekaj. To wrzućmy jeszcze tylko tego steka. Dobra, radę. Weź to spróbuj zamontować. Dokładnie tak. Dobra, i to jest deflektor, który odcina dopływ wysokiej temperatury. Ma takie nóżki, które podnoszą trochę teraz ten ruszt cały, więc stek będzie w dosyć bezpiecznej wysokości i będzie się pomału robił. O, skorpiona masz. Idealnie. Czyli co, może to być? To oczywiście to jest podstawa u mnie. Tak? Ile to ma tych jednostek? To jest jeden z, nie wiem czemu nazwany jest extra hot, ponieważ ja bym to powiedzmy pozycjonował gdzieś tak w środeczku skali. Może tak, zależy dla kogo, ale jak się przyzwyczaisz, to jest zamiast ketchupu idealne rozwiązanie. Tak? Jak na paluszek spróbujemy czy nie? A dawaj. Dobra. Bardzo dobra. Jest ok. Ale dobra, zrobimy sobie takie konkretne chimichurri. Mów mi, kiedy przestać. Nie, długo. Zaraz spróbujemy. Ten sos akurat jest bardzo fajny, bo on rzeczywiście oprócz tego, że jest pikantny, to ma jakiś smak. Tam bardzo wyraźnie wyczuwam ananasa. Jest bardzo dobry, ja w ogóle nie wiem dlaczego, kurde, to w ogóle mi tabasco nie przypomina. Dla mnie to jest inny sos zupełnie. Tak, to jest rewelacja. To jest w ogóle jedno z odkryć tej zimy moje też. Myślę, że jest w sam raz. Dużo oliwy do tego chimichurri. I zaraz, oczywiście sól, pieprz, to też jest potrzebne. Dobra. Ja myślę, że to możemy chyba już zdjąć tego steka. Dzisiaj działamy bez termometru, więc myślę, że już będzie ok. Będzie taki, myślę, że powinien być gdzieś tam w okolicach rare, medium rare. Dobra, stek odpoczął. Słuchaj, chyba możemy lecieć. Jest tak, jak masz libaja, to zwróć uwagę zawsze, że ten zewnętrzny mięsień on jest wybitny w smaku. Zawsze on jest dużo lepszy niż środkowy, który i tak jest bardzo dobry. Go. No jest taki, powiedzmy. To wygląda idealnie. Jeżeli chodzi o zioła, mamy natkę, miętę, kolendrę, szałbie, wszystko co miałem w lodówce. Tutaj jest wymieszane z tym octem. Próbowałeś? Tak. Pasuje ci? Rewelacja. No to fajnie. Czekaj, tutaj zazwyczaj jeszcze trochę soli trzeba na tym etapie. Stek od Adama Tomasznego. Bardzo fajne mięso. Ze Śląskami Adam takie rzeczy przysyła. Naprawdę fajne, długo sezonowane, 2 miesiące przynajmniej. Czekaj. Chimichurri. Hałasują tutaj! Grilluje się, spokój, tu nie jeździć! Dobra, próbujemy, jak to wygląda. Z której strony? Bierz, który chcesz. Ten jest moim zdaniem lepszy. To zaczniemy od tego, co jest gorszy. Ten sos jest dosyć kwaśny. Do mięsa ja lubię takie dodatki. Delikatna ostrość. Jest idealne. No i to jest właśnie powód, dla którego tacy ludzie powinni nas, jeżdżących w terenie, nam pokazywać, że możemy w 5 minut zrobić coś, co w porównaniu do pieczonej na ognisku kiełbasy, to jest po prostu jak prom kosmiczny do składaka braci Wright. A to jest banalne, nie? To jest proste. Tak, tak, rewelacja. Teraz spróbujmy drugiego steka. No dobra. I zobaczymy, jak cała paleta smaku reaguje na troszkę ostrzejsze sosy. Bardzo chętnie poddam się temu testowi i tak trochę masochistycznie chętnie popróbuję tego, co tu przygotowałeś. Znaczy, nie bójmy się, znaczy tak, mamy mleko ze sobą, okay, jakby trzeba było. Druga sprawa to jest taka nauczka, którą wyniosłem z Meksyku, że sosy czerwone to takie są, no, powiedzmy, średnio ostre. Jak coś jest zielone, to na to trzeba uważać. Okay. Masz coś zielonego? Dzisiaj nie. Dzisiaj mamy tylko i wyłącznie przekrój od czerwonych do pomarańczowych, więc dzisiaj będziemy lajtowo. Dobra, stek ląduje na ruszt. Zrobimy go sobie już teraz bardziej rare. Jak najbardziej. I on tutaj długo nie będzie sobie na tym grillu latał. Co tutaj przygotowałeś w tym? Nie, sosy mamy wszystkie... Powiedz mi, czy to niespodzianka? Nie, to żadna niespodzianka. Sosy mamy po prostu na bazie wszystkie papryki. Niektóre są z papryki tak zwanej ghost pepper. Są też troszkę prostsze wersje, bardziej pochodzenia indyjskiego. Tutaj mamy z dodatkiem czosnku. Czosnek bardzo fajnie podkreśla tą pikantność. Mamy też dwie wersje z papryki, sosów z papryką Trinidad Scorpion. Jedna troszkę bardziej słodka, druga troszkę mniej słodka. No i zobaczymy, no co Ci będzie bardziej smakowało. Ponumerujemy je po prostu. Tak. Dobra, zdejmiemy to. Zdejmij, niech sobie odpoczywa, a ja mam dla Ciebie jeszcze jedno pytanie. No, tak nam się dosyć konkretnie dojechał, ale to do sosów ostrych jak najbardziej. Wygląda rewelacyjnie. Kasper, a w międzyczasie grillowałeś dla wielu też znanych ludzi i powiedz, kto na Tobie zrobił największe wrażenie oraz, jak Ci się wydaje, na kim największe wrażenie zrobiły potrawy, które Ty serwowałeś tym ludziom? Czy wiesz co, nigdy nie zwracam uwagi na to, dla kogo grilluję. Staram się nie robić tak, że po prostu, o Jezu, dzisiaj jadę do, nie wiem, celebryty, czy tam kogoś ważnego, prawda, no to muszę zrobić lepsze jedzenie. Więc jakby za każdym razem to jedzenie robię tak samo i mówiąc szczerze, jak się czasem wystawiliśmy na nocnym markecie, się to zdarzało w Warszawie, to bardzo cieszę, jak przychodzą do Ciebie zwykli ludzie, właśnie, bo wiesz jak to jest, jedziesz na catering na przykład, gdzie w ogrodzie ktoś tam, jedna osoba zapłaciła za to wszystko, wszyscy przychodzą, dostają za dara, wszyscy są zachwyceni, no nie? Ale jak ktoś przyjdzie na taki nocny market i zapłaci te 4 dychy już na przykład za kanapkę z wołowiną i potem specjalnie wraca do Ciebie i mówi Ci, że kurde, to była naprawdę super kanapka albo jakieś takie rzeczy, nie wiem, pamiętam, wróciła para i powiedzieli, że no to było w ogóle najlepsze jedzenie, jakie jedliśmy na nocnym markecie w ogóle od początku. I takie opinie to są naprawdę takie opinie, które wiesz, słyszysz coś takiego, myślisz sobie, kurde, no dobra, warto było to wszystko kurde robić, nie? Uczyć się tego wszystkiego, przesiedzieć tam jednak trochę w tych piwnicach, w tych kuchniach zamkniętych, żeby mieć jakiś pomysł, jak to zrobić. Natomiast oczywiście, wiesz, ludzie, którzy na przykład latają po świecie dużo i przychodzi Ci na przykład taki potem prezes znanej dużej firmy polskiej i mówi, stary, no po prostu byłem tu, byłem tam, byłem gdzieś tam, ale to jest naprawdę dobre jedzenie, nie? To, co Ty robisz. I to też bardzo, bardzo buduje. Tym bardziej, że to jest po prostu zrobione na grillu, na zewnątrz, w ogródku często. No tutaj się mogę podpiąć pod tą opinię. Nie jestem prezesem znanej polskiej firmy, ale w paru miejscach zdarzyło się być i próbować to, co tutaj serwujesz, mistrzostwo świata. No to cieszę się bardzo. To jest proste jedzenie, smaczne przede wszystkim, z dobrych składników. Dobra, kroimy? No jasne. To co? Pokroimy się to jakoś, żeby były mniejsze kawałeczki. Tak, żeby można to było, wiesz, machnąć. Jeszcze trochę soli. Zrobił się naprawdę super, jest spieczony z zewnątrz na maksa, a w środku jest zupełnie jeszcze różowo-czerwony, więc taki, no, dla mnie idealny. Dobra, mów mi co pierwsze, w co mam wjeżdżać tutaj? Od prawej. Od prawej jadę, Ty też ze mną, nie? A, oczywiście. Czyli to będzie, to powinno tyle, czy mam delikatnie? Ile masz ochotę, ile jesteś w stanie zaryzykować? Można dać delikatnie. To jest delikatny sosik. Czyli co teraz jemy? Tutaj mamy w tym momencie sos chili z dodatkiem czosnku. Czosnek jest tak ciekawy, że on jakby nie pokazuje się za bardzo na skali SHU, ale bardzo fajnie się dokłada do tego. Flajciku. Bardzo, bardzo przyjemny. Co następne? Ale mięso. Super, Adam Tomaszny. Co następne? Następny mamy sos na bazie Trinidad Scorpiona. Tyle, że on jest troszkę bardziej słodki. Jak już zazwyczaj widzę Trinidad, to już mi się wydaje, że już powinienem trochę uważać. Czy nie? To zależy. Dobra, sprawdźmy. Jest spoko. Bardzo. Zaczekaj. No. Nie, jest spoczko. Jest mocniejszy, ale troszkę, nie? No. No. To co? Następne? Tutaj także na sos na bazie papryczki Trinidad Scorpion. Aha. Troszkę w innym wydaniu. Okay. On już bezpośrednio będzie bardziej wyczuwalny. Fajne gesty. Upgrade smakowy w ogóle. Czujesz? Buduje? Jest upgrade też. Jest upgrade ostrości. No, zdecydowanie. Tutaj jest w tym momencie sos dla niepoznaki, bardziej w pomarańcz idący, ale na bazie tak z papryczki nazywanej ghost pepper. To jest bardzo też fajne, bo na początku jest bardzo słodkie, ale z tym bym uważał. Okej, dobra, to biorę troszeczkę. Ghost pepper. Wjeżdżamy. Słodziutki jak cukierek. I to jest, ten sos to jest tak zwany slow kicker. On chwilkę zajmie, zanim go będziesz czuł. Okej. Gluty mi lecą. Jak się czujesz? Tak, czy nie? No, to jest ten właśnie fizyczny ból, taki gdzieś od środka, który zaczynam czuć. To jest już na granicy tego, czego nie lubię. Ale on nie jest jeszcze taki zabójcą. Nie, to jest tak powiedzmy środek skali. Nie masz dla mnie żadnego zabójcy? Następnym razem. Nie ma problemu. Nie, jest moc. Jest moc. Trochę boli, tak tutaj w środku, nie? A mi już nie jest zimno, więc nie, ciepło. To jest taki moment, gdzie ja już w tym momencie się czuję super. Ja muszę bluzę zdjąć chyba. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o gadaninę i żarcie. To wracamy w błoto? Jasne. Dobra, to by było na tyle. Dzisiaj pojeździliśmy sobie trochę z Michałem po lesie. Też pogrillowaliśmy sobie trochę steków i wracamy do domu. Na pewno to powtórzymy, także subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.